Pokaż, po... Nie! W końcu zaczyna coś wychodzić. Nie! Co mam nie ten? Ja muszę zobaczyć. No, poczekaj. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Na kanale Odkrywca historii wita Was Ewelinka. Witam. Witamy Was serdecznie. Witamy Was w filmie, który nadamy tytuł Złote Łany. Jesteśmy na polu, ruszyły żniwa. Pole jest jedno z ciekawszych, gdzie możemy znaleźć tutaj dużo ciekawych pamiątek związanych z II wojną światową, ale nie tylko, też z funkcjonowaniem człowieka. Mamy tą możliwość i tą przyjemność, że będziemy prowadzić poszukiwania pomiędzy kombajnami. Pomiędzy maszynami rolniczymi, dzięki zgodzie właścicielowi terenu. Zapowiada się bardzo ciekawy odcinek, dużo emocji, jak to na Złotych Łanach. Zawsze dużo się dzieje. Nas się dzieje, także my uciekamy po kombajn. Zajrzyjmy, co tutaj Ewelinka w tym dołku będzie miała. Jakieś przeczucia? Tak, złom. Złom. Może być i złom. Idzie. Zajrzyjmy razem do tej dziurki i... Ach. O, proszę. Takie cacko. Chyba nawet z dziurką. Cacko z dziurką. Jakiś większy sygnał. Już go podejmuję z ziemi. Pole bardzo ciekawe, pole kilkanaście hektarów. Na tym polu dużo się działo. Przewijały tu się wojska, odbywały się tutaj potyczki. Rodziny spędzały tutaj czas, także tutaj można się wszystkiego spodziewać. Tylko trzeba trafić na ten konkretny sygnał. A zobaczymy, co jest tym razem. Co tutaj jest? Obstawiajcie, na pewno coś większego. Pointer, sygnał. No jest to większe. Bransoletka. Jak ładnie splatana z drutu aluminiowego. Sygnał pewny. Zaraz podkopiemy. Zobaczę. A co to oznacza sygnał pewny? Taki piękny. Znasz się na sygnałach? Ja się znam na sygnałach. Całe życie je wysłuchuję, to co jest pod cewką. Także się znam, jak najbardziej. Jak pewny, to pewne. Ja przed chwilą też miałem pewny sygnał i był śmieć. I to był śmieć. Jeszcze. Ciepło, gorąco. Niesamowicie. Już jest na wierzchu. Wyciągnę mojego worka. Cisza i skupienie. Jest. Pokaż. W końcu zaczyna coś wychodzić. Nie. Co mam nie ten? Ja muszę zobaczyć. No, poczekaj. Odwróć to do... Pokaż to naszym widzom. Jest krzyżyczek. Wow! Jeszcze nawet ma zawieszkę. Wow. Ale nie wiem jeszcze, co jest z przodu, bo ktoś mi się tutaj wtrąca i nie daje mi wyczyścić tego. Oddaję ci głos. Nie po naszemu. I nawet data jest. 1900? Nie wiem, czy dobrze widzę. Ja pier... Dobra, nie zazdrość mi. W końcu zaczynają wychodzić fajne fanty. Ja pier... Dzielę. O, zaczyna obsychać. Lepiej widać. Nie wiem, co tu jest napisane. Pokaż to jeszcze do kamery. Tadaa! Wow!
No i tak mogę kopać. Oby więcej takich. Zazdro. Emocje nadal mi towarzyszą, ale oczywiście musieliśmy w internecie namierzyć, co to za krzyż, co to za znajdka. Okazuje się, że jest to bardzo, ale to bardzo ciekawy fancik, mówiąc potocznie. Jest to w sumie niekompletna odznaka Związku Weteranów Niemieckich. Związek ten powstał w 1873 roku, a został zlikwidowany w 1934 roku. Każdy, kto był w tym związku, dostawał taką odznakę. Dla nas ciekawostka taka regionalna, historyczna. Wyczytać tutaj możemy, że weteran wojenny pochodził z Schnellwalde, tutaj jest dokładnie napisane, a dzisiejsze to Boreczno, to wieś, która jest położona niedaleko miejsca, gdzie prowadziliśmy poszukiwania. Jest to wieś, która należy do gminy Zalewo. My, regionaliści, bardzo cieszymy się i kochamy takie znaleziska, ponieważ one tworzą tą lokalną historię. Natomiast odznaka jest niekompletna, brakuje takiego zwieńczenia na szarfie z napisem, tłumacząc w języku polskim, Związek Weteranów Wojennych. Natomiast też były wydawane te odznaki w kilku różnych wzorach. Widzicie to na załączonej tablicy. Fascynujące znalezisko. Pogratulowałem szczerze Ewelince tej znajdki. No i co? Ja uciekam dalej na pole. Może i mi uda coś się znaleźć. Na honorowe miejsce do mojego pudełeczka. Okres żniw to dla nas poszukiwaczy bardzo szczególny czas. Wyczekiwany jest ten moment, kiedy kombajny wymucą zboże, a my będziemy mogli wejść na pole i znaleźć tą wymarzoną swoją znajdkę, na którą czekaliśmy cały rok. Krzysiu mi tyle naopowiadał o tych wojskach, że tyle ich tu było. Pewnie tak szybko uciekali, że sznurówki pogubili. Tak mi się wydaje, że sznurówki, bo są takie malutkie elementy, jak od butów. No i jakieś kawałki materiału, sznurka, nie wiem co to miało być i ku czemu miało to służyć. O, tu jeszcze taki materiał jest. Tak, to chyba były sznurówki. No, opowiadałem, no bo sami wiecie jak to jest. Lepiej motywować niż zniechęcać. A jak się odpowiednio noga ułoży i będzie odpowiedni sygnał, to i też się oko nacieszy i będzie co pokazać. A na razie tylko są sznurówki. Bawię się z sygnałem, bo mam nowe ustawienia i sprawdzam wartości ID na swoim wykrywaczu. Co by nie było, to sygnał do kopania. A co to znaczy sygnał do kopania? Sygnał do kopania oznacza to, że jest sygnał pod cewką, który interpretuje to monitor mojego wykrywacza i ja uznaję, że trzeba to kopać lub nie. W tym przypadku trzeba. Gdzieś jest tutaj. Ale jest tu sygnał pewny i jeszcze gdzieś tutaj. I to też sygnał pewny, czyli dwa sygnały koło siebie, ale na razie podejmiemy ten pierwszy. Co to jest? No, nie myślałem. To? Nie, to też nie jest ten sygnał, zobaczcie. Nie męcz jej. Nie, no poszła dalej do ziemi. Uciekaj sobie. Nie. O, jest kolejna. Żołnica Magda. O, kamera bliżej. Ja ten rant poznaję. Zobaczcie. Tu jest ten rant. A co to jest? Co to jest? Złoto. Ja już w domyśle wiem, co to jest. Zobaczcie. Złoto. 10 feningów. Słabszy stan, ale
to bardzo cieszy. 10 feningów. Przejdziemy za chwilę do omówienia tej monety, tylko wykopiemy ten sygnał. I tu jest kolejny sygnał. Czekaj, ja odłożę to, żeby nam nie zginęło. Pimpka z boku. Tutaj jest gdzieś, tutaj. Jeszcze gdzieś jest tu w ziemi. I w tej kupce urobku. Włączony. Musiałem sprawdzić, ale kurde, ile tu jest tych robaków na ryby. A my się wybieramy niedługo, także z pola można zebrać, ale to jakby jest drugoplanowe, bo coś małego tutaj jest, ale nie widzę. Jest. Pięknie sobie leży i czeka na wyciągnięcie. Druga moneta 10-feningowa. Te monety złote w cudzysłowie lubią leżeć stadami, bo to były bardzo popularne monety, które trafiają na polach, także jest tu dosyć ciekawie. Ale złoto to złoto i zawsze cieszy. Złoto Weimaru. Złoto, złoto. Natomiast jest to tylko moneta wykonana z brązalu. Ale często można nabrać się, że może to być złota moneta. Monety te w Niemczech służyły do płacenia w latach 1924-1936. Natomiast te, które znalazł Krzysiu, były wybite w 1924-1925. Moją uwagę przykuł tył monety. Na tyle monety widać kłos pszenicy, które ukształtowały piramidę, często kojarzony z wiecznością i potęgą. Zobaczcie, jak te monetki pięknie się prezentują. Krzysiu mówił, że takie monety występują masowo, w parach nawet. Także nic, jak pozostaje nam ruszać i szukać dalej. Stop. Weź mnie nie strasz, bo ja nie będę już więcej takich tematów kopać. Stop. O Jezu, myślałem, że to coś... Bombiastego. Tak jest. A to jest tylko zapalnik od tej naszej bomby. Ale chciałem ci życie uratować, zobacz. No widzisz, jakie poświęcenie. Jaki ty kochany jesteś. Jak nie ja, to kto miałby ci te życie uratować? Mój Romeo. No, ale co ty się boisz? Przecież to jest w ogóle nieszkodliwe. To jest tylko kawałek żelastwa. No tak, ale mogło być szkodliwe. A mogło to być też złoty pierścionek, mogło być to kolczyk, no wszystko mogłoby być. No, kwestia, wiesz, interpretacji i wyobrażenia sobie tego. No ja sobie wyobrażam zawsze dużo. Sygnał był do kopania. Gdzieś tu jest. Nawet ładny. Taki piękny wnet. Nie wszystko piękne, co jest ładne. Co ja za głupoty gadam. Nie wszystko, co pięknie brzęczy, jest ładne. To miałem na myśli. Jest. Moneta. Trochę złachana. 10 feningów. Dobrze widzę? Dobrze widzę. 10 fenyśków. Ale w bardzo złym stanie. Skąd wiesz, że nie 10 groszy? Bo jest napisane fening na dole. Jeszcze wzrok mam dobry. Jeszcze jako psycha zobacz. Ładnie widać. A ja mam dla ciebie drugą poprawną odpowiedź, dlaczego to jest fenik, a nie 10 groszy przedwojenne, bo my mieszkamy na dawnych terenach pruskich, gdzie polskich monet ciężko uświadczyć. No, powiedzmy, ale zdarza się, ot taka filozofia.
międzyczasie srebrna moneta wyszła, ale zajechana, nie za bardzo czytelna. Podejrzewam, że wiem, co to jest. Zobacz. No ja też tu coś widzę. Coś widzisz, ale nie wiesz, co dokładnie? Jakiś ptaszek. No, oczyścimy, to zobaczymy, co to jest. Ale fart jak nic, bo ładnie się świeci, jak psu jajka. Oj, data jest. Także jest. I robię już zbliżenie, żeby wam pokazać. Podchodzę i cię tutaj. Mam coś dużego? Nie, to jest dużą monetę. To co myślę, czy nie? A co myślisz? No, już mi powiedziałaś dużą monetę, ja o czymś innym myślałem. A ktoś tu mówił, że... Co taka tu cisza? No cisza, bo patrzę. No tak jak myślałam, ktoś mi mówił, że tu nie można uświadczyć zbytnio polskiej monety, a ja mam polską monetę. Zobacz, jak przesycha szybko, jak ładnie. No ale ty masz z okresu PRL-u i mi tam chodziło o ten okres międzywojenny, te piękne nasze, najpiękniejsze monety. Ale ta też jest piękna, zobacz jaka piękna. I to jest 100 zł. I to jest 100 zł z 1800, nie, z 1986. Tak wygląda z jednej strony. A tak wygląda z drugiej. Ma tu jakąś postać. I nawet są jakieś daty, ale jeszcze nie wiem jakie. Kiedyś można za tą stówkę było coś kupić. A dzisiaj to jest tylko obiekt kolekcjonerski. Monety już nieobiegowe, ale są wyznacznikiem minionej epoki. Także... Jeszcze sobie rzucimy tym. A tak w ogóle nie pamiętam dokładnie, co można było wtedy kupić za te 100 zł. 100 zł. Lód kosztował 2,50, 3. A, 3 lody. Tak mi się wydaje. Albo jedno piwo. Dzisiejsze poszukiwania ewidentnie sprzyjają Ewelince. Co sygnał, co dołek, to jakiś ciekawy przedmiot. Ta moneta 100-złotowa, którą wykopała po oczyszczeniu, okazało się, że jest z wizerunkiem królowej Jadwigi. Moneta ta była w obiegu od 1988 roku do 1995 roku. Jest to moneta okolicznościowa, natomiast też można nią było płacić w sklepach. Wcześniejsze znajdki, które nie możemy na tym etapie zidentyfikować, wrzucimy na grupę Rodzinka Detektorystów.pl. Wspólnie razem może nam się uda rozszyfrować te zagadki w postaci, co to za znajdka. Uciekamy dalej na pole. Jeszcze przed nami dużo kopania, ale też i dużo ciekawych, śmiesznych sytuacji, które razem wspólnie obejrzymy. I jest pierwsza biżuteria. Nie taka, prawdę mówiąc, jakbym chciał, ale zobaczcie, jaki piękny łańcuch, nawet zakończony diamentem. Bransoletka. No bransoletka, przepraszam. No i wtedy się obudziłem i została mnie realna sytuacja, kiedy był sygnał i wykopałem taki oto metalowy element. Zabieram się teraz do tego sygnału. Na pewno jest tutaj i to był duży sygnał. A co to jest? Tutaj gdzieś jest, w tej grudce. Nie, to nie jest to, co bym chciał. Nie dość, że ciepło, to jeszcze takie skuchy. No ale jest to tubka i... Ale ona ma jakąś historię, tylko no trzeba właśnie było to spróbować zidentyfikować, bo przecież, tak jak wcześniej powiedziałem, to może być związane z funkcjonowaniem tutaj człowieka, który polał orę, a polał orę. Orę pola, pola. Orał pole. Orał pole, albo po prostu też z żołnierzami, którzy przemieszczali się przez te miejsce, w którym prowadzimy poszukiwania.
wartość ID 6667 to już musi być coś eleganckiego. Zobaczymy, czy tak będzie. Dobra, jest gdzieś ten sygnał na wierzchu. Drut. Podejmujemy kolejny sygnał. Jeżeli chodzi o sygnalizację, no to dosyć pewna. Wysokie ID wskazujące na to, że o, teraz sygnał zanikł. Oznacza to, że był na wierzchu i nagle się zsunął w tą dziurkę, czyli wykrywacz już stracił jakby zasięg z tym wykrywaczem, ale ja wiem, że on po prostu tutaj jest i go wyciągnę. O. Gdzieś jest tutaj, gdzie on może być. Tutaj jest. A, kawałek blaszki. Nie wiem, co wam mam powiedzieć, ale nie tego się spodziewałem w ziemi. Zrobiliśmy przerwę taktyczną. Jest niesamowity upał, ale jest okres żniw, to są te upały. Miejsce zacne, zaczyna pomału coś wychodzić. Jak sami widzicie, ten obszar do poszukiwań jest bardzo duży. Tak co, my idziemy dalej na poszukiwania, a to, co znaleźliśmy, zobaczycie w następnym odcinku. Ale to chyba mój wykrywacz, coś ci się pomyliło. Twój? Co tu jest napisane? Ewelina. A ty? Ma więcej farta, to chciałem podmienić wykrywacz, bo... Nie, bo to jest mój ulubiony. Ulubiony twój? Tak. Dobra. A ty dawaj mój i idziemy dalej. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Do zobaczenia. Pa, pa. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.